Sali. Otwieram 28. sesję rezydencji 13 z 22 września 2012 roku. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Drugi. Mamy tutaj gości. Ja tutaj sprawdzałem jeszcze, czy odnośnie nagrywania Państwo powinna w moim programie to nagrywać. No właśnie, chciałem zgłosić wniosek o udzielenie zgody na rejestrację. A co się stanie, jak rada nie udzieli? Nie podnosić, nie wyniknie z tego żadnych jakichś konsekwencji, nie wiadomo jakich, aczkolwiek mogę z miejsca podać swoje uzasadnienie, jeśli mogę. Ale jeśli mogę powiedzieć dwa słowa, proszę Państwa, ale jeśli się w ogóle od momentu przychodzenia tutaj do naszej dzielnicy, żaden z Panów się ani Pani nie przedstawił. Przepraszam, ja jestem pierwszy raz. Mogę się przedstawić. Jestem z Fundacji Stańczyka. Rozdałam Państwu ankiety. Z częścią Państwa radnych już rozmawiałam przed Radą. Teraz czekałam jakby na oficjalne pozwolenie przewodniczącego. No ale jeżeli już sesja została przerwana w taki sposób... Sesja jest rozpoczęta. No, ja nazywam się Martyna Biernacka. Jestem monitorem w Fundacji Stańczyka dzielnicy 13 Podgórze, 11 Podgórze Duchackie i 18 Nowa Huta. Ja jestem Gerard Łukasik, reprezentuję ściśle Solidarność 2010. Tak. Znaczy, proszę Państwa, chciałem powiedzieć Państwu tak. Otóż po konsultacjach, bo... Ale już przepraszam Panie Przewodniczący, jest jeszcze jeden tak, tak, ja jestem z Michał Wróblewski, jestem z koleżanką z Michał Wróblewski jest u nas. Proszę Państwa, nie ma, mieszkańcy nie mają obowiązku jakby się przestawiać. Sesje rady zgodnie ze statutem są otwarte, to bardziej należy do dobrego. Są to mieszkańcy Krakowa, trudno nam z dowodami osobistymi sprawdzać, czy są z naszej dzielnicy, czy nie. Mogą się interesować radą dzielnicy. Proszę Państwa, no tak to wygląda. Natomiast z moich informacji wynika, iż Państwo, jeżeli nagrywacie materiał, on nie jest do publicznej informacji, dlatego że radni dzielnic z punktu widzenia prawa nie są radnymi gminy, czyli nie są osobami publicznymi w świetle prawa. Bo radny dzielnicy jest radnym jednostki pomocniczej. W związku z tym ich jakby status jest inny od radnego miasta. I status jest również inny od radnego miasta, który jest osobą z punktu widzenia ustawy o samorządzie z radnych gmin. W związku z tym część z Państwa może sobie nie życzyć, żeby ich twarze były na YouTubie, czy potem nie powinno być z tego, co mamy, jest wypłatę, nie mamy ją na piśmie, że na publikowanie powinna być zgoda tych osób, jeżeli były publikowane, one przesyłane między sobą, czy publikowane. O tym Państwa nie powinno. Rozumiem. Mam pytanie. Czy Pan uważa, że radni dzielnicy nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne? Ja powiedziałem, że nie są radnymi gminy z punktu widzenia ustawy o samorządzie publicznym. Dobrze, ale czy pełnicie Państwo funkcje publiczne? Czyli są na pewno osobami publicznymi, ale nie są z punktu widzenia ustawy o samorządzie, nie są radnymi gminy. W związku z tym trudno na wprost czytać ten artykuł. Informuję również Państwa, że zgodnie z interpretacją, to jest, jakby nie powinno być upubliczniane i przesłane. Druga sprawa, która dotyczy, żeby formalne rzeczy zostało, Państwo rozdaliście ankiety, to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś z Państwa radnych życzy sobie wypełnienia tej ankiety, proszę bardzo, jeżeli nie, to jest sprawa wolnego wyboru. Rozpoczynamy, proszę Państwa, sesję. Proponowany porządek obrad macie Państwo przed sobą. Następnie mamy tak, przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Dzielnicy 13 pod 28 sierpnia. Wpłynął wniosek Pana Tadeusza Swelskiego. No to też nie może być taki wniosek. Ale to tak też domówimy, jak my to przegłosujemy temu. Proszę Państwa, jest przyjęcie protokołu z sesji, Wpłynął wniosek Pana Swelskiego, była również odpowiedź Biura Prawnego i Pani Wajcia Czesława, że Pan Stelski ma określić, które określenia chciałby, żeby się znalazły. Pan Stelski do dnia dzisiejszego wpłynął, Pani Basiu?
Jeżeli nie wpłynęło, to zależy od Państwa, bo chciałbym zamknąć ten protokół. Ja poddam pod głosowanie. Jeśli Państwo rządzicie uważać, że należy poczekać do następnej sesji, to proszę, jeżeli nie. Nie wpłynęło, to na razie fizycznie. A będzie Pan, Tadeusz? Rozmawiałem dzisiaj, potwierdził, że tak. Nawet później czasami. To jest pan zabierze was pracy, bo pan... No proszę Państwa, żeby nie było, że na następną sesję przełożymy. Jeżeli nie wpłynie konkretne sformułowania, które pan Tadeusz będą zgodnie z nagraniem, to umieści. Następnie do punktu siódmego jest już oczekiwany, znaczy projekty punktu siódmego, drugi, numer 5. Mamy już nieco okres przeczytania, w związku z tym głosujemy o wprowadzeniu odrzutu numer 6, punkt numer 8. To jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie opinii projektu zagospodarowania ogródka Jordanowskiego przy ulicy Koziej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 6. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Druk numer 7. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie opinii projektu budowanego ciągu pieszo-rowerowego w Urzędzie Ulicy Wiejskiej na odcinku ulicy Wodnej do Wapiennej. Głos za, głos przeciw. Nie widzę, kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad numer 7. 19 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących. Stwierdzam, że chodzi o porządku obrad numer 8. Projekt uchwały według druku numer 9. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie zadań powierzonych. A, 8, przepraszam. Projekt uchwały, druk numer 8. Projekt uchwały według druku numer 8. Projekt uchwały zarządu w sprawie listy zadań priorytetowych na 2012 rok. Bardzo ważny, drugi wyliczny pomysł. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przypomnę, że ten projekt, jak i kilka innych budżetowych, jest spowodowany tym, że zostały zmniejszone kwoty na zadania dzielnic na rok 2013. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 8? 19 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie jest za. Wprowadzamy do porządku obrad druku numer 8. Projekt uchwały druku nr 9, projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11. 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że raz poradziła do porządku obrad druku nr 9. Projekt uchwały według druku nr 10. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie proponowanego, przepraszam, ponownego zawarcia umowy najmu powierzonych tymczasowego pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem i jednym pismem. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 10. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad druku nr 10. Projekt uchwały według druku nr 11. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin aptek krakowskich na 2013 rok. Głos za, kto przeciw tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem? Na 2013 rok. Kto z Państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 11? 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad druku nr 11. Jak uchwały do druku nr 12. To jest projekt Komisji Sportu w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy modernizacji stadionów narodowych posiedzonych i szkolnych i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2013 roku. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 12?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 przeciw, 0 przeciw. Chcę tam zaraportować projekt porządkowy jako druk nr 12. Projekt uchwały według druku nr 13. Projekt uchwały Komisji Sportu w sprawie projektu uchwały w sprawie wniosku do prezydenta ministra o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i planu inwestycyjnego. Oczywiście też konsekwencją druku nr 12. Musi się sobie wprowadzić. Czy głos za, głos przeciw, tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad nr 13? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 13. Czy grupa radnych, komisja, mniejsza jakiś projekt uchwały do wprowadzenia obrady? Nie ma. W związku z powyższym, proszę Państwa, przegłosujemy całość, bo pierwsze zadanie już pierwsze było wprowadzone na porządku, ale już nie głosujemy. Potem następnie mamy w porządku uwagę ogłoszenie komunikaty, wolne wnioski i zamknięcie obrad. W związku z tym przystępujemy, proszę Państwa, do realizacji druku nr 1. Ja tylko przed tym drukiem odniosę się do tego, co powiedziała Pani, z tego co wiem, to Pani Radna. No, mówienie o tym, że jeżeli ktoś nie wypełni ankiety, będzie w ten sposób, aby napiętowany w internecie jest takie, no, troszeczkę próby jakieś wymuszenia jakichś działań. Jest to wolny wybór każdego radnego, czy chce wypełnić ankietę, tak jak każdego. Proszę nie zapominać, że radni są również obywatelami, mieszkańcami tego miasta, mają takie same prawo jak inni. W związku z tym mają prawo odmówić czegoś, mają prawo nie wypełnić. Z tego co wiem, to z jednej z dzielnic, prawnica trzecia, nie zatem tego nie wypełni, się nic chyba nie stało. To zależy od Państwa woli. Prosimy też, żeby nie wymuszać na radnych takich działań. To jest jakby ich wolna wola. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania projektu zarządu druk nr 1. To jest w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok. Coś trzeba wyjaśnić?